Cześć, witamy Was dzisiaj z opuszczonego ośrodka wypoczynkowego. Towarzyszy nam dzisiaj Wojtek z zespołu Amazing Exploration Słupsk. Cześć Wojtek. Cześć. No i dzisiaj właśnie we dwóch pokażemy Wam fajny ośrodek. Zapraszamy. No dobrze, zaczynamy. Co nieco wyposażenia mamy. To chyba była jakaś właśnie kuchnia. Mamy od groma różnych jakichś kubasów. Przyprawy czy herbatę znalazłeś? Herbatę, ogród wiśnia z jabłkiem. Bułka tarta. No to coś z tyłu. Ależ to śmierdzi. O Jezu, to chyba przyprawa. Tu mamy tylko apteczkę. Ale zamkniętą. To co, dawaj tędy. No. Chyba jakieś zaplecze techniczne. Co tutaj masz? O, zobaczcie. Poświecę trochę. Pełno różnych ciekawych kubasów. Ło, talerze całe normalnie są. Słuchajcie. Przygotowalnia warzyw, magazyn artykułów spożywczych. Magazyn warzyw i jaj. Tu puste półki. Lodówki. Zaraz sobie zobaczymy. A tu patrzcie, normalnie lodówki, zamrażarki. To wszystko się jeszcze zachowało. Idziemy sobie dalej. Nie wiem, może jakaś recepcja. Nie recepcja, bo mały pokoik. Fotele są jeszcze, firanki, jak widzicie w oknach. Szafa z wieszczakami normalnie. Tu Wojtek zwrócił uwagę, że jest toaleta. Syf straszny. Brudno. Ale lusterko jest. Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów. No idziemy dalej. Co my tu mamy? A tu chyba zdecydowanie było. Z drugiej strony. A my tu mamy jeszcze więcej talerzy. Talerze w kwiatki normalnie. Kubeczki, spodeczki, te sprawy. Teraz jesteśmy od drugiej strony. Tu chyba było jakieś wydawanie posiłków, jak sądzę. Co masz na ziemi? Co masz na ziemi? Tylko byś musiał to zakryć nazwiska tamtego. No dobra. Jakieś pamiątkowe zdjęcia. No dobrze. Pójdziemy dalej. Aha. Tu widać, wszystko było spalone. O, że shit. Teraz wejdziemy tu. To była chyba recepcja. Recepcja będzie po lewej stronie. Aha, bo to tak wygląda jak recepcja. Zobacz, tu będzie. Czy masz recepcję? Ach, tu jest ta recepcja. Jeszcze talia kart. Podążamy na piętro. I tu powinny być już właściwe pokoje. No, głównie fotele takie trochę PRL-owskie. No. Widok z okna. Parter tego nie zdradzał, ale to piętro jest bardzo rozległe. Szafy litery T są ułożone. Szafy litery T. No dobrze, to pójdziemy sobie, zobaczymy, gdzie tu jeszcze można
te pokoje są dosyć powtarzalne już. No, to właśnie. Jak to w ośrodku. Może jakiś jeszcze przykładowy wam pokażę, na przykład tutaj. Jeszcze kwiaty stoją, zobaczcie. Te spalone wnętrza robią kapitalny klimat. Jest jak w horrorze, normalnie powiem wam. Poświecimy może trochę. To jest materace chyba. Nie wiem, czy oczy. Materace? No, składowisko materace. To tu byliśmy. Tu byliśmy. Jest klimacik, powiem wam. Przykładowo tu. Każdy pokój miał łazienkę. Jeszcze nawet kabina prysznicowa jest. No i standardowo. Tapczanik, szafa, lampa, drugi tapczanik. Ten wydaje się być taki nawet trochę lepiej zachowany. Jeszcze są firanki. Zobaczcie. Ładnie powieszone. Ładnie powieszone. Jeszcze nikt nie zdarł. Najlepiej do łazienki nie zaglądać. Do łazienki nie będę zaglądał. Szafa. Ten pokój chyba był jakiejś wyższej klasy, bo jest dużo większy. Mamy już takie ładnie zdobione drewniane łóżeczka. Jak widzicie. Jeszcze balkon jest. Także to był chyba taki lepszej klasy pokój. Jak Wojtek myślisz? No myślę, że tak, to był z naszej półki. No tak. No tak, też tak sądzę. Pójdziemy dalej. A co mamy tu? Poczekaj. O, tu jeszcze się fotel zachował normalnie. Sztuczny kwiat też stoi. Wojtek właśnie znalazł ciekawe pomieszczenie. Kuchnia, to momencik. Ale wejdźmy tu. O, jaki socjalny był. Zobaczcie. Radio Unitra. A, nawet nie Unitra, jakiś taraban. Taraban, pierwsze słyszę coś takiego. Tu jeszcze taka lampka, jakaś solniczka, pieprzniczka. Jakieś obrazki jeszcze się zachowały. Ja, Wojtek, ci powiem jedną rzecz. Pokój był zamknięty. Tu masz coś takie jakby suszarkę niby. Obstawiam, że to mogą mieszkać bezdomni. No tak. Jak sądzisz? No też tak myślę, bo... Chociaż z drugiej strony, no nie wiem. No wcześniej chyba jeszcze to nie było wejścia, bo za dwie razy. Już mogę. Ktoś zrobił i chciał zobaczyć, co tu jest ciekawego. Aha. Jeszcze jeden. Taki pokój wyższej klasy, łóżeczka, obrazek, lampa, zdecydowanie większy. Tu jeszcze jest jakieś radio. Śnieżka, ale marka Unitra. No proszę, takie cuda. A my weszliśmy już na drugie piętro. Ostatnie. Drugie i ostatnie. No, kozacko. Coś fajnego. No chyba jakiś najdroższy pokój był. Albo jakaś świetlica. Dobra. Albo świetlica, coś takiego. Tutaj mówiłem, jakiś gryć, jakiś pogoda. Dwa, żeby mieć. Taka nieprzytale. Aha. No dobra, dalej lecim. Widziałeś to pomieszczenie. Pokaż, dobra, co... To roślinkę. Sztuczna roślinka. No. Aha, aha. Tam nic nie ma, tam kibel jest. A co jest tutaj? Zaś ten styl. Chodź, pokażę, dlaczego ten ośrodek mówiłem. Weszliśmy na strych, słuchajcie. Poduchy. Zaraz na nas jakiś demon wyskoczy. Jakiś Freddy Krueger. Jakiś Michael Myers może. Co się stało? Drzwi. Pełno drzwi.
tutaj kończy się nasza wyprawa do opuszczonego ośrodka wypoczynkowego na Pomorzu. Był z nami Wojtek. Link do strony Wojtka ja podam w opisie oczywiście tego filmu. Zaglądajcie do Wojtka na stronę. Przypominam Amazing Exploration Słupsk. Tak, dokładnie. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.